Okej, a zatem zaczynamy. Dobry wieczór, cześć. Chciałabym powitać wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Moim gościem, a właściwie gościem całego Forum Młodych Dyplomatów jest dziś dr Maciej Zborowski. Dr Zborowski to skandynawista, rusycysta, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz turystyki, a także autor książek i dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego Wyższej Szkoły Bankowej, który dziś przybliży nam nieco nasz sąsiedni kraj z północy, Szwecję, zarówno od tej znanej, jak i nieznanej strony. Zaczniemy oczywiście od wykładu, na który przeznaczyliśmy około godzinę, po czym zaplanowaliśmy około półgodzinny panel dyskusyjny, także jeśli ktoś z Was miałby później jakieś pytanie, będzie to idealny moment na to, aby je zadać. Można oczywiście zgłosić się albo napisać pytanie na czacie. Maćku, ja ze swojej strony bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i oczywiście oddaję Ci głos. Oj, dziękować to ja dziękuję za możliwość wystąpienia na łamach Forum Młodych Demokratów i cyklicznych spotkań. Bardzo się cieszę, że będę mógł opowiedzieć troszkę o moim koniku, czyli o tym kraju, który leży po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, który nam się kojarzy z wieloma rzeczami. O tych skojarzeniach też jeszcze powiem niedługo, ale też wiele rzeczy, które w tym kraju się dzieje, nie trafiają na pierwsze strony gazet i nie są w orbicie naszych codziennych zainteresowań. A dzieje się tam naprawdę sporo rzeczy i są bardzo ciekawe procesy, które zachodzą, ale o tym sobie jeszcze wszystkim powiemy dzisiaj. Na początku chciałbym w ogóle zacząć od troszkę wytłumaczenia się, dlaczego ja mówię o Szwecji, co ja tutaj robię, tak na dobrą sprawę. Otóż, drodzy Państwo, jestem, jak już Weronika powiedziała, między innymi skandynawistą z wykształcenia. Ukończyłem linię szwedzką na skandynawistyce na Uniwersytecie Gdańskim. I tak się akurat złożyło, że nie tylko teoretycznie uczyłem się o realiach, języku, kulturze krajów regionu nordyckiego, ale również miałem przyjemność przez kilkanaście lat pracować na styku Polski i Szwecji, a mianowicie zajmowałem się organizacją ruchu turystycznego pomiędzy Polską a Szwecją przez Morze Bałtyckie, zarówno turystyką wyjazdową Polaków do Skandynawii, jak i turystyką przyjazdową Skandynawów do Polski. Ponadto również zajmowałem się takimi rzeczami jak koordynacja wizyt i kontaktów samorządowców między południową Szwecją a północną Polską i nawet kontakty biznesowe też mi się zdarzało pośredniczyć w nich. A zatem mam, no, pewnego rodzaju bagaż doświadczeń, który chętnie wykorzystuję przy różnego rodzaju nie tylko spotkaniach, ale też nawet w codziennej pracy. Ponadto również poza codzienną pracą zdarzyło mi się popełnić również dwie książki o Szwecji. Pierwsza z nich została wydana w 2015 roku. Nazywa się Na północ Szwecja znana i nieznana. To nie jest przewodnik, taki sensu stricto. To jest książka, która składa się z 5 rozdziałów. Jest to rozdział oczywiście o miejscach, które warto zobaczyć albo które są z jakiegoś powodu ciekawe. Zarówno takie znane miejsca, jak i zupełnie nietypowe miejsca, jak na przykład prywatny pomnik, a raczej postawiony za prywatne pieniądze pomnik spotkania rzekomego pewnego człowieka z UFO. Stwierdził, że widział UFO w lesie i za własne pieniądze postawił pomnik na pamiątkę tego spotkania. A to na przykład takie miejsca jak hotel dla zakwasu chlebowego, ponieważ jedna hipsterska piekarnia w Sztokholmie jest taki eksperyment zrobiła i za pieniądze przechowywała i dokarmiała ludziom ich zakwas chlebowy w czasie, gdy oni byli na miesięcznych wakacjach. Był rozdział o gastronomii, no bo przecież oczywiście poznaje się kulturę kraju również przez podniebienie, o ludziach zarówno historycznych, jak i współcześnie żyjących i o różnego rodzaju wydarzeniach, które miały miejsce. To jest książka, która ukazała się w 5000 egzemplarzy i już jest wyprzedana, choć gdzieś tam jeszcze na OLX-ie jakieś pojedyncze sztuki używane, czytane można zdobyć. Druga moja książka z kolei nosi tytuł Nie taka Szwecja Laogom, 20 mitów o sąsiedzie z północy. Ukazała się w 2019 roku na jesieni, de facto tak tuż przed pandemią. Już udało mi się nawet wieczory autorskie odbywać dosłownie tuż przed pierwszymi lockdownami. I to jest książka o innym troszkę charakterze. Ona ma charakter, tak bym to mógł nazwać, mitobójczy. Mianowicie wziąłem na warsztat 20 mitów funkcjonujących o Szwecji w tym potocznym polskim rozumieniu i próbowałem się z tymi mitami rozprawić. Zarówno rozprawić się w trybie pozytywnym, to znaczy potwierdzić, rozprawić się w znaczeniu negatywnym, czyli
udowodnić ich nieprawdziwość, albo też ewentualnie doprecyzować tam, gdzie to wymagało. I ta książka też ukazała się w nakładzie 5000 egzemplarzy i jeszcze chyba gdzieś pojedyncze w księgarniach można nawet dostać. Na marginesie tutaj zauważyłem wyraźną różnicę między sposobem recenzowania książek. Poprzednia książka, czyli ta, ona była recenzowana przeważnie w tradycyjny sposób. Ktoś na blogu zrecenzował, ktoś w gazecie zrecenzował. Natomiast tutaj zauważyłem wyraźny skok, tutaj już zaczęły się recenzje instagramowe. To znaczy, jak widać, ta książka jest wkomponowana przez jedną użytkowniczkę Instagrama w tło, obraz jabłka, drewno, jakieś zioła i tak dalej. I dopiero taki obrazek miał przyciągać do krótszej niż to bywało przy okazji poprzedniej książki recenzji. Widocznie, cóż, taki znak czasu. Drodzy Państwo, zanim jeszcze przejdę do takich właśnie mniej znanych rzeczy, to skupmy się może na tych najbardziej standardowych skojarzeniach ze Szwecją. Ten słynny znak drogowy, który teraz prezentuję, znak drogowy z łosiem, on jest wszechobecny w Szwecji. Zresztą tutaj uchylę rąbka tajemnicy osobom, które nie wiedzą, że Weronika, współorganizatorka tego spotkania, niejednokrotnie ze mną przemierzała szlaki północne, gdy zdarzało nam się pracować dla polskich turystów przemierzających właśnie drogi naszego zamorskiego sąsiada. I tenże znak jest wszechobecny przy drogach południa i środka Szwecji. I tak jak u nas mamy znak z tą sarenką, z tym jelonkiem, prawda? Ten sam kolor, tylko że zamiast czarnego łosia jest czarna sarna. On oznacza, uwaga, dzikie zwierzęta. Obecność łosia na tym znaku wynika z prostego faktu. Łosi jest naprawdę zatrzęsienie w Szwecji. Szacuje się, że całkowite pogłowie łosi w ogóle w Europie, wiadomo, ono się waha od roku do roku, ale tak mniej więcej wynosi rzędu 400-450 tysięcy sztuk łosia. Z tego w samej Szwecji około 300 tysięcy sztuk łosia zamieszkuje. To są naprawdę ogromne liczby. Żartem można powiedzieć, że 2/3 populacji europejskiego łosia to są poddani króla Szwecji. I proszę wyobrazić sobie łoś. To jest takie potężne zwierzę, takie największe samce, byki łosia. One spokojnie mogą ważyć po 700-800 kilo. Gdy się samochodem wjeżdża w takiego łosia, a łosie są zwierzętami nieszczególnie rozgarniętymi, co widać potem po ich sposobie bycia, często wchodzą na ulicę, na drogę, zatrzymują się i to człowiek musi uważać, żeby w takiego łosia nie uderzyć. Ale gdy już to się zdarzy, to łosie mają wielki, ciężki tułów, bardzo wysoko usadowiony na cieniutkich nóżkach. I jak się wjeżdża maską samochodu, to się łosiowi podcina te nogi i cały tułów wpada do kabiny. I to jest naprawdę straszne, straszne wypadki się dzieją z udziałem łosi. W związku z czym nic dziwnego, że taki właśnie znak drogowy figuruje wzdłuż dróg szwedzkich zamiast saren. Natomiast to, że znak drogowy figuruje, to niekoniecznie z tego od razu z automatu musi zrobić się pamiątka turystyczna. Przecież w dowolnym sklepie w Szwecji, gdy się wchodzi, to widać mnóstwo rzeczy, mnóstwo pamiątek właśnie z takim łosiem. Od czapeczek, koszulek, kubków, bielizny, skarpetek, długopisów, no wszystkiego. Jest pewna hipoteza mówiąca o tym, dlaczego ten znak drogowy stał się akurat takim wielkim symbolem łosi. Otóż Szwecja zaczęła być według tejże hipotezy masowo odkrywana przez niemieckich turystów w latach 50. XX wieku. A jak doskonale wiemy, w Niemczech pogłowie łosi jest radykalnie mniejsze niż to w Szwecji, w związku z czym Niemcom ten znak wydawał się bardzo egzotyczny i sobie na pamiątkę odkręcali te znaki drogowe i po wakacjach zabierali ze sobą, według tejże hipotezy. Szwedom to się nie podobało, no bo przecież dla szwedzkiej mentalności bezpieczeństwo jest ekstremalnie ważne, w związku z czym taki znak to nie dość, że kradzież, a więc coś, co jest niezgodne z tą tradycyjnie pojmowaną protestancką mentalnością, to jeszcze to jest coś, co zmniejsza bezpieczeństwo, a przecież bezpieczeństwo to jest jeden z naprawdę najważniejszych słów kluczy dla zrozumienia nordyckiej mentalności. Więc zaczęto na początku stosować jakieś tam lepsze śruby nieodkręcalne, zaczęto nawet przyspawywać te znaki drogowe, natomiast to i tak nie dawało skutku, ponieważ Niemcy zawsze w jakiś sposób znaleźli, żeby ten słup cały nawet uciąć i zabrać, więc Szwedzi stwierdzili, że nie będą kopać się z koniem, choć powinien chyba z łosiem powiedzieć, i zaczęli po prostu sprzedawać normalnie te znaki drogowe legalnie w sklepach z pamiątkami. I tak według tejże hipotezy narodził się łoś na znaku drogowym jako symbol Szwecji. Ale to nie jest jedyny z symboli oczywiście, bo jest taki pewien sklep meblarski, który dobrze, doskonale w Polsce znamy, który de facto można powiedzieć zrewolucjonizował sposób
dystrybucji i w ogóle myślenia o meblu jako o sprzęcie domowym. Zanim Ingvar Kamprad, założyciel świętej pamięci, założyciel IKEA, zaczął sprzedawać swoje meble w paczkach, które dziś wszyscy doskonale znamy i które stały się de facto standardem branżowym, to meble były przede wszystkim dostarczane w formie gotowej. I nagle okazało się, że przychodzi taki młody Szwed, który stwierdzi, że jeśli mebel będzie tańszy, ale mniej wygodny w transporcie, bardziej wygodny w transporcie, ale mniej wygodny, bo trzeba będzie go złożyć, ale będzie tańszy, to ludzie i tak będą chcieli go kupić, jeśli będzie miał atrakcyjną formę. Ingvar Kamprad był osobą, która była wielkim, można powiedzieć, kontestatorem dla całej branży meblarskiej, przede wszystkim w Szwecji na początku swojej działalności. Okazało się, że meble gotowe zaczął sprzedawać taniej niż jego konkurenci, bo już tak myślał trochę bardziej walmartowsko w amerykańskim rozumieniu, to znaczy, jeśli będę miał małą marżę na produkcie, nawet bardzo małą, ale sprzedam tego produktu ogromne ilości, to i tak ogromne liczby, to i tak wyjdę na swoje. I taki właśnie był model biznesowy działalności IKEA na początku. Natomiast okazało się, że branża meblarska zaczęła uważać, że Ingvar Kamprad, założyciel IKEA, psuje rynek. Stosuje prawie że dumping cenowy, ponieważ sprzedaje dużo taniej niż reszta. W związku z czym Ingvar Kamprad był bojkotowany przez szwedzkich producentów mebli i nie miał za bardzo wyboru, musiał się dopasować, a dopasował się w ten sposób, że zaczął szukać dostawców meblarskich gdzie indziej. I akurat jednym z krajów, do których trafił i który okazał się strzałem w dziesiątkę, była Polska, a konkretnie wtedy jeszcze Polska Rzeczpospolita Ludowa, ponieważ pierwsze wizyta studyjna Ingvara Kamprada miała miejsce w 1961 roku i w tymże 61 roku również popłynęła pierwsza dostawa mebli do Szwecji. To były takie drewniane krzesła z fabryki mebli Giętkich w Radomsku, które popłynęły do Szwecji. I od tamtego czasu Polska była i do dzisiaj jest, przez chwilę była nawet największym producentem, a teraz jest jednym z największych producentów w ogóle sprzętu sprzedawanego w IKEA. Wciąż największym mebli, ale mniejszym elementów do wystroju wnętrz. I właśnie to rewolucyjne podejście Ingvara Kamprada de facto całą branżę, można powiedzieć, zrewolucjonizowało. Inna rzecz, która nam się kojarzy ze Szwecją, to oczywiście motoryzacja, a konkretnie jedna sztandarowa marka, która żyje, istnieje, a i druga świętej pamięci marka samochodowa, czyli Saab, która już dokonała swojego żywota. Producenci Volvo starają się podkreślać w komunikatach marketingowych, że przede wszystkim główną cechą, która odróżnia Volvo od pozostałych marek, jest bezpieczeństwo. Przez wszystkie przypadki odmienia się to, że Volvo jest marką bezpieczną i to, że przechodzi wszystkie te mityczne testy Łosia i tak dalej, że auta są te najnowsze, są naszpikowane kamerami i de facto są jednym wielkim komputerem na kółkach, który ma wyeliminować ewentualne błędy, które mogą być popełnione przez kierowcę. To ciekawe, wszędzie na świecie poza Szwecją Volvo w komunikacji marketingowej pozycjonuje się jako auto z segmentu premium. Takie drogie, ale jednocześnie oferujące bardzo wysoką jakość za wysoką cenę. Z kolei w Szwecji wciąż jeszcze Volvo stara się podążać tą samą drogą, którą podążało od początku, czyli być tak zwanym folkbil, co po szwedzku tłumaczy się jako auto dla ludu, takie po prostu popularne. Choć oczywiście Szwedzi wiedzą, że tak już do końca nie jest, bo też widzą ceny, potrafią liczyć i wiedzą, że te auta są droższe niż średnie auta, które są importowane do Szwecji z innych krajów, ale wciąż jeszcze Volvo nie przeszło w Szwecji na komunikat: my jesteśmy marką premium. Natomiast Volvo gra Szwecją na świecie, ponieważ nawet ich jedno z haseł reklamowych brzmi Volvo made by Sweden. Oczywiście nie mogą powiedzieć made in Sweden, bo rzadko który samochód w dzisiejszym zglobalizowanym świecie jest robiony całkowicie w jednym kraju, ale mamy made by Sweden, czyli zrobione przez Szwecję, a nie w Szwecji. Choć Volvo, no jak się pogrzebie, to oczywiście wiadomo, że już nie jest stuprocentowo szwedzkie, ponieważ Volvo zostało na początku sprzedane koncernowi Forda, a potem kupił je chiński potentat motoryzacyjny koncern Geely, a więc dzisiaj Volvo jest szwedzko-chińskie. Właściciel jest chiński, ale centrala jest w Szwecji, kadra zarządzająca też ze Szwecji zarządza i duża część produkcji ma miejsce w Szwecji, więc jest to samochód, który jak najbardziej ma komponenty szwedzkie, ale nie jest już stuprocentowo szwedzki, jak to było kiedyś. Ciekawa jest też historia nazwy, raczej historia, znaczenie nazwy Volvo, ponieważ to nie jest słowo, które cokolwiek znaczy po szwedzku, ale to jest słowo, które po łacinie znaczy coś, ponieważ pochodzi z łaciny i po łacinie Volvo znaczy toczę się, ja się toczę.
To też ciekawe nawiązanie do tego, czym w ogóle jest, skąd się wzięło słowo samochód, czy też automobil. Polskie słowo samochód jest tłumaczeniem łacińskiego czy włoskiego raczej słowa automobil. Auto, czyli samo, i mobil porusza się, czyli samo chodzi. Stąd jest też ta polska nazwa. A tutaj akurat mamy, że coś się nie porusza, nie chodzi, tylko toczy się. Volvo toczą się. Inne skojarzenia, no to oczywiście. Nie trzeba do Szwecji jechać, żeby zjeść klopsiki, również w tym sklepie meblarskim wspomnianym można. Szwedzi bardzo lubią łączyć właśnie te tradycyjne kotleciki szwedzkie, te tak zwane kulki mięsne, tak się dosłownie nazywa to danie, a niektórzy ironicznie mówią na to kulki mocy. Lubią łączyć to na przykład z sosem borówkowym. To jest taka klasyka. Mamy te klopsiki mięsne i sos borówkowy obok. Nie dżem, ale sos borówkowy. Kolejne skojarzenie, które regularnie pojawiają się ze Szwecją, to popkultura. Zarówno tu mamy pewien troszkę starszy zespół muzyczny, tutaj troszkę nowszy zespół muzyczny. Szwecja jest krajem, który, i o tym jeszcze powiem na końcu prezentacji, jest naprawdę potentatem, jeśli chodzi o tworzenie muzyki pop. Tu mamy te dwa najbardziej spektakularne, te dwa najbardziej znane zespoły, które zawojowały cały świat. Najpierw ABBA, potem Roxette. Jeśli zastanawiamy się, jak to się stało, że tak mały naród de facto, bo przecież w Szwecji mieszka troszkę ponad 10 milionów mieszkańców, a wtedy jeszcze było mniej, gdy na przykład ABBA świętowała swoje największe triumfy w latach 70., jak to się stało, że ten mały zespół, że ten mały kraj wydał takie globalne gwiazdy? Jedną z prób odpowiedzi na to pytanie jest globalne nastawienie. Tak jak Volvo nastawiało się od razu na ekspansję, czy też prawie że od razu na ekspansję globalną, ponieważ wiedzieli, że na tym malutkim rynku im się nie uda utrzymać, muszą być międzynarodową marką, tak również duża część zespołów popowych, czy też w ogóle z muzyki popularnej stwierdziła, że oni z definicji muszą śpiewać po angielsku, ponieważ w ten sposób zwiększają swoje szanse na sukces po prostu. I ABBA i Roxette to są przykłady takiego właśnie sukcesu. Na marginesie też inna dygresja. Jak spojrzymy na stroje ABBY, to widać, że to są takie stroje, no, nie do użytku na co dzień, prawda? Pan po lewej ma koturny, strasznie ciasne ogrodniczko, dzwony. Pan po prawej ma kołnierze 10-centymetrowe i też wielkie białe dzwony. Panie mają tak krótkie spódniczki, że raczej też na co dzień w tym chodzić byłoby ciężko. Mówi się, że ten strój disco, który ABBA tak spopularyzowała, powstał dlatego, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, wie, że istnieje takie coś jak koszty uzyskania przychodu. To są te koszty, które przedsiębiorca musi ponieść, żeby móc sprzedawać. Na przykład, jak piekarz ma piekarnię, to dla niego kosztem uzyskania przychodu jest czynsz za piekarnię, prąd do pieca, ekspedientki, mąka, jajka, wszystkiego rodzaju tam nasiona i tak dalej. To wszystko jest jego kosztem uzyskania przychodu, więc płacąc te kilka złotych za chleb piekarzowi, to nie jest tak, że on bierze przecież 100%, tylko duża część z tych kilku złotych to są koszty, które piekarz musiał ponieść i które my musimy również, chcąc ten chleb kupić, ponieść. I Urząd Skarbowy Szwecji przez długie lata stał na stanowisku takim, że strój sceniczny artystów może być uznany za koszt uzyskania przychodu wtedy i tylko wtedy, gdy jest tak niemożliwy do noszenia na co dzień, że nie będzie to budziło kontrowersji. A że szwedzki urząd skarbowy potrafi również kary wylepiać solidne, dlatego też duża część zespołów szwedzkich zaczęła specjalnie zamawiać takie stroje, które z definicji nie będą mogły być zakwestionowane przez urzędników skarbowych i które z definicji będą wyglądać jak stroje wybitnie sceniczne, a nie do używania na co dzień. Stąd też mówi się czasami, że styl glam, styl disco, został de facto stworzony z powodów obstrukcji, z powodów problemów związanych ze szwedzkim fiskusem. No i takie ostatnie powszechne skojarzenie: Wikingowie. Od razu uprzedzam, tutaj jest taki fałszywy Wiking, nie dlatego, że drewniany, ale dlatego, że ci prawdziwi Wikingowie nie mieli rogów na hełmach. Absolutnie nie. To jest późniejszy XIX-wieczny wymysł. Ponieważ to byłoby strasznie niepraktyczne, takie rogi na hełmie, one miały w XIX wieku dodawać jakiejś trwogi, powagi przyszłości i tak dalej, a czy też takie właśnie podkreślać zadziorność, ale prawdziwi Wikingowie absolutnie nie mieli rogów na hełmach. Dobrze, drodzy Państwo, omówiłem takie najpowszechniejsze skojarzenia, które nam się pojawiają ze Szwecją, a teraz zanurkujmy troszkę głębiej, przejdźmy troszkę dalej do takiego eksperymentu myślowego. Teraz proszę wyobrazić sobie, że w Polsce mamy
jedną rodzinę, rodzinę Polaków, która kontroluje największego polskiego producenta sprzętu AGD, największego polskiego producenta sprzętu komunikacyjnego, tak to można powiedzieć, największe polskie linie lotnicze, drugi największy polski, przepraszam, trzeci największy polski bank. Na dokładkę mają jeszcze Grand Hotel w Sopocie i kontrolują największego polskiego producenta uzbrojenia. Gdyby taka rodzina w Polsce istniała, która miałaby wpływ de facto na działalność tak ogromnych spółek, to na pewno byśmy ich określili mianem oligarchów, prawda? Że to rodzina o ogromnej kontroli, takie szare eminencje gospodarki i tak dalej. I na pewno by się dużo o tym mówiło. A w Szwecji jest inaczej. W Szwecji, proszę wyobrazić sobie, istnieje rodzina, która kontroluje Electroluxa, czyli właśnie tego producenta sprzętu AGD, kontroluje Ericssona, czyli producenta sprzętu telekomunikacyjnego, kontroluje linie lotnicze SAS, kontroluje bank SEB, posiadają Grand Hotel w Sztokholmie i jeszcze produkują, kontrolują fabrykę, a raczej firmę zbrojeniową Saab, ponieważ Saab, ten samochodowy, który my znamy, to była też taka tylko boczna przygoda całego koncernu Saab, który od początku zaczynał jako zbrojeniówka, zaczynał od lotnictwa, a potem przeniesie się na wszelkiego rodzaju inne możliwe uzbrojenie i technologię wojskową, a samochody to była taka przygoda na boku, powiedzmy, taka zupełnie oddzielna, korzystająca z loga i kapitału, ale jednak oddzielnie formalnie wydzielona struktura. I ta rodzina, która kontroluje te wszystkie przedsiębiorstwa, ona istnieje w Szwecji i to jest rodzina Wallenbergów. Obecnie mamy tutaj trzech panów, którzy są u sterów tejże rodziny Wallenbergów. Głową, najważniejszą osobą jest pan po lewej, czyli Jakob Wallenberg, Wallenbergi powiedzieliby Szwedzi, bo Szwedzi takie G na końcu jako I mówią, oraz jego brat i jego kuzyn Markus oraz Peter. I to jest, co ciekawe, drodzy Państwo, to jest taka, mamy taką sytuację, w której jeśli byśmy spojrzeli na listę najbogatszych Szwedów, to tych nazwisk tam nie ma. Nazwiska Wallenbergów absolutnie nie figurują na liście najbogatszych Szwedów. Oni są, ale gdzieś tam chyba w drugiej setce, jak dobrze pamiętam. Także to nie chodzi o ich osobisty majątek tutaj, ale rodzina Wallenbergów jest chyba najbardziej wpływową rodziną w szwedzkiej gospodarce. A jak oni to robią? Jak na czym to w ogóle polega? Otóż ta rodzina Wallenbergów posiada trzy fundacje, założyli trzy fundacje, które z kolei fundacje zarządzają dwoma wielkimi funduszami inwestycyjnymi. Tutaj są widoczne jako Inwestor oraz FAM. I te dopiero fundusze inwestycyjne posiadają akcje w największych tych wspomnianych przedsiębiorstwach i jeszcze mnóstwie innych. Jeśli spojrzymy z kolei na listę udziałowców tychże przedsiębiorstw, to te firmy, te fundusze inwestycyjne, zwłaszcza fundusz Inwestor, nie są w gronie największych udziałowców, a jednak mówię, że oni mają kontrolę. To co się dzieje? Czy ja kłamię, czy ja się pomyliłem? Otóż nie. Szwedzki system akcji giełdowych jest o tyle specyficzny, że różni się trochę od naszego kontynentalnego, że takie nazwijmy. A Szwedzi często lubią podkreślać, że to, co jest na południe od Półwyspu Skandynawskiego, to jest kontynent. Trochę jak Brytyjczycy o Europie mówią the continent, tak samo ironicznie trochę Szwedzi mówią. Otóż szwedzki system akcji pozwala na istnienie tak zwanych akcji typu A i akcji typu B. One się różnią liczbą głosów przypadających na daną akcję. I przeważnie jest tak, że akcje typu A mają po 10 głosów na akcję, a akcje typu B po jednym głosie na akcję. Oczywiście oba typy akcji uprawniają do dywidendy, natomiast w głosowaniu ten, kto ma najwięcej akcji typu A, ten wygrywa. I nie muszę dodawać, że akcje typu A są w rękach właśnie tych funduszy inwestycyjnych, czytaj w ręku rodziny Wallenbergów. Dzisiaj, gdy mamy już gospodarkę mocno zinternetyzowaną, potęga rodu Wallenbergów nie jest już tak duża, jak była kiedyś, ale proszę wyobrazić sobie, że w szczycie ich potęgi, czyli powiedzmy, że w latach 80., zanim jeszcze ta wielka bańka dotkomowa miała miejsce na świecie, szacowało się, że ci panowie kontrolują, ta rodzina kontroluje łącznie działalność firm, które odpowiadały za mniej więcej 1/3 szwedzkiego PKB. 1/3 szwedzkiego PKB, za mniej więcej 40% kapitalizacji giełdy w Sztokholmie i około 23% wszystkich pracowników w Szwecji
pracowało właśnie dla rodziny, dla firm kontrolowanych przez rodzinę Wallenbergów. Tu już się nam włącza taka pewnie lampka ostrzegawcza przed oligarchią i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że ci panowie, czy też ta rodzina posiada te przedsiębiorstwa. Nie, oni je kontrolują, choć nie posiadają na własność, ale to wystarczy, żeby były szarymi eminencjami. Przeważnie członkowie tej rodziny dzielili między sobą fotele wiceprezesów tych poszczególnych firm. Dlaczego wiceprezesów? To proste, ponieważ w ten sposób nie byli na świeczniku, nie musieli się przed mediami tłumaczyć, ale mieli realny wpływ i faktycznie wiedzieli na bieżąco, co się dzieje w zarządzanych przez nich firmach, a ten wynajęty prezes czy dyrektor zarządzający, on był tą twarzą, która była używana do mediów. Na przykład Jakob Wallenberg, ten po lewej stronie w okularach, obecna głowa rodziny, jako jedyna osoba spoza Stanów Zjednoczonych był wiceprezesem Coca-Coli również. A do tego jeszcze co ciekawe, Jakob Wallenberg, i tutaj od razu uwaga, alert teorii spiskowych pojawia się, jest regularnym gościem na spotkaniach grupy Bilderberg, czyli tejże grupy, która posądzana bywa przez różnego rodzaju dziennikarzy, blogerów i tak dalej o rzekomy wpływ na, zakulisowy wpływ na dalszy bieg dziejów świata. On jest jedną też z osób, jedną z niewielu osób ze Szwecji, która tam się pojawia. Ciekawe jest również to, że to jest rodzina, która ma, zachowuje się czasami w sposób mocno nieszwedzki, ponieważ generalnie Szwedów cechuje skromność i taka pokora, można powiedzieć. To tutaj mamy rodzinę, która po pierwsze ma własne motto. Motto to jest cytat z Aeschylosa, z Siedmiu przeciw Tebom. Brzmi ono esse non videri, czyli być, ale nie być widzialnym. Czyli trudno chyba o lepszy sposób, o lepsze oddanie faktycznie charakteru tegoż rodu. Oni są bardzo istotni, bardzo wpływowi, ale nie są widzialni. Takie to właśnie klasyczna definicja szarej eminencji. Co ciekawe, i to też jest rzecz absolutnie nieszwedzka, ta rodzina na wyspie pod Sztokholmem ma własne mauzoleum. Czyli grobowce rodzinne, takie imponujące, nie jak na prostych luterańskich szwedzkich cmentarzach, tylko po prostu pionowo, malutki, skromny nagrobek, nie prawdziwe mauzoleum z grobowcami, z wielkimi tablicami itd. A nawet jest jedno danie kuchni szwedzkiej, taki rodzaj kotleta, powiedzmy, który nazywa się Wallenbergare, czyli kotlet Wallenbergów, tak to można nazwać. A więc, jak widać, możemy mieć sytuację, w której faktycznie istnieje rodzina, która kontroluje ogromną część gospodarki szwedzkiej, nie posiada, ale kontroluje, a jednocześnie nie są to osoby, które jakoś są szczególnie na świeczniku. Oczywiście człowiek bardziej zainteresowany gospodarką wie, że takie osoby istnieją, natomiast taki szeregowy Szwed niekoniecznie mu to spędza sen w powiek, że ktoś, kogo by, no, przy dużej nadinterpretacji można było nazwać oligarchą, istnieje. To też wynika z faktu, że ci rosyjscy oligarchowie, którzy się przeważnie z tym słowem kojarzą, żyją bardzo ostentacyjnie i mają ogromne majątki własne, a tutaj z kolei to nie wyczerpuje tejże definicji oligarchii. Ale jeśli spojrzymy na kolejną rzecz, która nam się nie kojarzy ze Szwecją, to będzie to arystokracja czy w ogóle szlachta. W Polsce jesteśmy przecież krajem bardzo doświadczonym przez historię i gdy jeździmy, podróżujemy po Polsce i widzimy różnego rodzaju zamki czy pałace, to praktycznie chyba żaden zamek czy pałac nie należy do rodów szlacheckich w Polsce. Zresztą w Polsce przecież konstytucja marcowa z 21 roku zniosła w ogóle tytuły i stan szlachecki, w związku z czym nawet można się bawić w Polsce w szlachtę, ale to nie jest kategoria prawna już. Natomiast w Szwecji jest tak, że te duża część tych starych pałacy, starych zamków wciąż należy jeszcze do rodów hrabiowskich. Przykładowo tutaj w lewym dolnym rogu mamy dom rodziny Wachtmeisterów, prawy górny róg to jest dom Trolle auf Ljungby, takiego też rodu szlacheckiego. I to jest też fenomenalne, że jeśli spojrzymy na przeszłość stanów szlacheckich, no bo przecież oczywiście Szwecja też była krajem feudalnym, więc też ta sama zasada działała, że rycerstwo dostawało ziemię, natomiast miało obowiązek wspierać króla w wojnach. To ta sama zasada w całej Europie działała i w Szwecji również. Natomiast w Szwecji zaczęto już na początku XX wieku powoli, powoli odchodzić od szlachectwa, ale z naciskiem na powoli. Ostatnia osoba, która była w ogóle wniesiona na listę szlachty, czyli uszlachecona, to był
podróżnik Sven Hedin w 1902 roku i od tamtego czasu zaczęło się powolne, z akcentem na powolne, odchodzenie od stanu szlacheckiego. Otóż obecnie mamy sytuację, w której do rodów szlacheckich, czyli tych, które zostały wprowadzone do ksiąg szlacheckich, należy około, mniej więcej mówi się, że jest to około 0,3%, czyli 3 promile całej populacji Szwecji, a mimo to te 3 promile populacji Szwecji posiadają obszary ziemskie, obszary rolnicze przede wszystkim, o powierzchni około 400 tysięcy hektarów. To jest mniej więcej więcej niż wyspa Gotlandia na Bałtyku. Mówimy o 3 promilach społeczeństwa. Jeśli spojrzymy też na związek państwa szwedzkiego z tą właśnie szlachtą czy arystokracją, to mamy też zupełnie inną sytuację niż w Polsce, ponieważ wyobraźmy sobie, że formalna likwidacja przywilejów szlacheckich miała miejsce w Szwecji dopiero w 2003 roku. Dopiero wtedy zlikwidowano formalnie przywileje szlacheckie. W tym ten najbardziej kuriozalny, o którym się bardzo głośno mówiło w mediach, mianowicie, który twierdził, że gdy szwedzki szlachcic zostanie uwięziony za granicą, to szwedzki król ma obowiązek osobiście zorganizować wyprawę wojenną w celu odbicia tegoż szlachcica. Przepis zupełnie martwy i fikcyjny, ale jednak wciąż do 2003 roku obowiązujący. W lewym górnym rogu z kolei widzimy obiekt, który znajduje się w praktycznie każdym przewodniku po Sztokholmie. To jest Riddarhuset, czyli dom szlachty tak zwany, który kiedyś był faktycznie miejscem obrad stanu szlacheckiego, gdy jeszcze istniał parlament stanowy w Szwecji. Obecnie jest to budynek, który należy do Związku Szlachty Szwedzkiej. De jure tenże Związek Szlachty Szwedzkiej jest takim samym NGOS-em jak każdy inny związek hodowców jamników czy czegokolwiek, ale jednak jest to też pozostałość po dawnych czasach, która mówi wyraźnie o tym, jak ta szlachta się izoluje troszkę od społeczeństwa. Przykładowo, szlachectwo, nie to formalne, bo już ono nie istnieje, ale to szlachectwo w rozumieniu szwedzkiej szlachty dziedziczy się tylko po mieczu, po kądzielinie. Czyli jeśli twoja matka jest szlachcianką, a ojciec nie, to ty szlachcicem czy szlachcianką też już nie będziesz, ale po ojcu się dziedziczy. I w kraju, który dość mocno stawia na egalitaryzm, na równość płci, jest to dość kontrowersyjne podejście. Przy czym największy szum wokół stanu szlacheckiego miał miejsce w związku z ukazaniem się książki tejże, tak tutaj do kamery pokażę. O, przepraszam, mam rozmyte tu, a to koło głowy sobie muszę postawić. Juden Dom Erwde, czyli ziemia, którą oni odziedziczyli, autorstwa Björna af Kleena. To jest członek takiej, powiedzmy, że rodziny szlacheckiej, która właśnie nie odziedziczyła szlachectwa przez to, że matka wyszła za nieszlachcica, ale jego nazwisko samo otworzyło mu drzwi do wszystkich rodów szlacheckich w Szwecji i opisał, jak ta warstwa ziemiańska żyje. I to w Szwecji naprawdę, to było 15 lat temu, jak się ukazała ta książka, ona otworzyła oczy bardzo mocno wszystkim, że wciąż jeszcze w tych starych zamkach i pałacach mieszkają hrabiowie i ich rodziny. Jeśli mówimy jeszcze o tym zestawieniu z tym pod pozorną egalitaryzmem Szwecji, to mamy sytuację, w której po pierwsze, gdy się przegląda na przykład liczby, raczej zestawienia pokazujące największych beneficjentów bezpośrednich dopłat rolniczych z Unii Europejskiej, to się czujemy prawie, że jakbyśmy przeglądali herbarz szlachecki, ponieważ na 100 największych odbiorców ponad 60 posiadłości, 60 pozycji to są albo bezpośrednio rody szlacheckie, albo fundacje powiązane z rodami szlacheckimi, czy firmy powiązane z rodami szlacheckimi. Gdy powiedziałem, że w tych domach hrabiowie mieszkają, to nie pomyliłem się, ponieważ tak jak w Polsce formalnie nie mieliśmy podziału na różne stopnie szlachty, tak w Szwecji mieliśmy też podział na szlachtę zwykłą oraz na tytularnych hrabiów. I dzisiaj jest tak, że w Szwecji wszyscy do wszystkich mówią per ty. Oczywiście poza królem, do którego mówi się wasza wysokość, czy też rodziną królewską, ale generalnie nie jest absolutnie niczym szokującym, gdy chłopiec na ulicy, jakiś nastolatek do starszej pani mówi per ty. To jest zupełnie normalne, tak jest od lat 60. przyjęte. Natomiast ten wyjątek, jeden to jest król, czy też rodzina królewska, a drugi wyjątek to są głowy rodów hrabiowskich. Ci starsi panowie, dzisiaj już tam 70-80-letni, którzy uważają, że do nich należy mówić nie per ty, tylko per hrabia. Czy hrabia chce herbaty, czy hrabia może?
Ich następcy, ich dziedzice, że tak się wyrażę, już są pozbawieni tej pretensjonalności. Do nich się już też normalnie mówi perty, ale te głowy rodu wciąż jeszcze dbają o swoje takie, że tak powiem, przywileje. A to, co jest najbardziej kontrowersyjne, wydaje mi się, to, że nie wiem, czy Państwo pamiętają z historii, że istniało w Polsce kiedyś takie coś jak ordynacja zamojskich. Ordynacja rodowa w Szwecji, czyli fideikomis, to jest coś, co jest chyba najbardziej kontrowersyjnym obecnie wynalazkiem, a raczej przejawem tejże ekskluzywności szwedzkiej szlachty czy arystokracji. Otóż domyślna zasada jest taka, że dzieci dziedziczą równo po swoich rodzicach. Czyli jeśli ktoś ma trójkę, czwórkę dzieci, to dzieli majątek na 3-4 i jest w porządku. Natomiast ordynacja rodowa to jest taka specyficzna konstrukcja prawna, która zakłada, że dane ziemie są niepodzielne i są dziedziczone tylko przez najstarszego syna. I tu po pierwsze mamy sytuację, w której niesprawiedliwość numer jeden to dlaczego tylko jedno dziecko ma otrzymać tę ziemię, a nie reszta? I po drugie niesprawiedliwość druga, dlaczego tylko najstarszy syn, a nie najstarsze dziecko? Jeśli dziewczynka się urodziła pierwsza, to ona też w myśl tego prawa nic nie dostaje. I w Szwecji, kraju powszechnej egalitarności, to jest wyraźny zgrzyt. Dlatego też formalnie ordynacje rodowe zostały zniesione kilkanaście lat temu, ale taką furteczkę zostawiono, że jeśli właściciel tejże ordynacji rodowej wykaże, że podział tychże ziem pomiędzy kilkoro potomków byłby po pierwsze niemożliwy do przeprowadzenia z powodów finansowych, albo po drugie byłby szkodliwy z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, to wtedy można nie dokonywać takiej parcelacji i wciąż ta ordynacja może trwać. O ile w przypadku rodów szlacheckich ten pierwszy punkt, czyli brak pieniędzy, no, nie wchodził w grę ze zrozumiałych względów, o tyle masowo zaczęto powoływać się na ten drugi punkt, czyli rzekomą szkodliwość kulturową, i lwia część ordynacji rodowych dostała pozwolenie na kontynuację tejże formy działalności. I jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Szwecja przez absolutną większość XX wieku była rządzona przez lewicę, przez socjaldemokrację. I teoretycznie, no, co jak co, ale szlachta i lewica to nie są rzeczy, które, to nie są formacje, które pasują do siebie. A jednak okazuje się, że socjaldemokratyczni politycy szwedzcy bardzo dobrze dogadywali się właśnie ze szlachtą szwedzką. I mówi się, że było to dlatego, że przedsiębiorcy jako tacy, biznes i, czy też fabrykanci jeszcze wcześniej, to często byli ludzie, którzy. No, zdarzało im się eksploatować siłę roboczą i zdarzało im się być takimi noworyszami nieokrzesanymi. Natomiast ta szlachta, no ona była jaka była, ale jednak była takim gwarantem stabilności państwa, więc socjaldemokraci szwedzcy nie angażowali się absolutnie w sprawy mające na celu obalenie własności stanu szlacheckiego. Na marginesie socjaldemokracja szwedzka też nie działała zupełnie aktywnie w kwestii obalenia monarchii w Szwecji, mimo że lewica i monarchia też nieszczególnie dobrze w teorii idą ze sobą pasują, ale tutaj jednak w tym szwedzkim wypadku tak. Kolejna rzecz, której można powiedzieć, to kościół szwedzki. Przy czym jak się mówi szwedzki kościół, to mam na myśli ten państwowy, do niedawna, dziś już nie, ale do niedawna państwowy, luterański kościół, który nazywa się Svenska kyrkan, czyli po prostu kościół szwedzki. Ciekawostka jest taka, że po pierwsze po reformacji Szwedzi byli bardzo, bardzo, ale to bardzo gorliwymi protestantami. Objawiało się to chociażby w tym, że tuż po reformacji zakazano wyznawania innej wiary niż ten szwedzki państwowy kościół. Po prostu nie można było formalnie być inowiercą. Inowiercą formalnie można być w Szwecji dopiero od, zależy które konfesje, od połowy mniej więcej XVIII wieku, katolicy od lat 80. XVIII wieku. Natomiast nie można było wtedy jeszcze być ateistą, bezwyznaniowcem. I proszę wyobrazić sobie, że w Szwecji, tak strasznie postępowym kraju, gdzie od lat 30. XX wieku rządziła socjaldemokracja, formalnie ateistą można być dopiero od 1951 roku. To jest niesamowite, że dopiero tamtego czasu można tak na dobrą sprawę nie wyznawać formalnie żadnej wiary, nie należeć formalnie do żadnej religii. Cechą charakterystyczną protestantyzmu ogólnie, który odróżnia katolicyzm, jest fakt, że Kościół katolicki podlega pod papieża i nie jest związany z władzą danego państwa katolickiego. Zresztą nierzadkie w historii są przecież przypadki, gdy cesarz czy król był skonfliktowany z kościołem, czyli z papieżem. Natomiast w kościołach luterańskich istotą reformacji było
przejęcie kontroli nad działalnością duchową, że tak się wyrażę, przez władcę danego kraju, czy to w Anglii, czy właśnie w Szwecji. I tak samo również nastąpiła bardzo głęboka symbioza między państwem a aparatem administracyjnym kościoła teraz już protestanckiego. Proszę wyobrazić sobie, to co doskonale wiemy, że przecież nawet jak się szuka genealogicznie w przeszłości, to przecież w księgach kościelnych się szuka metryk chrztu i tak dalej, zgonów. I w Szwecji akurat aż do roku 1991 to Kościół był odpowiedzialny za prowadzenie rejestru urodzin i mędrków. Kościół luterański prowadził w kraju tak postępowym rejestr mędrkowy. Dopiero w 1991 roku przejął to Urząd Skarbowy, który teraz do dzisiaj tym zarządza. To jest naprawdę, naprawdę niesamowite. Jeszcze z takich innych ciekawych rzeczy. Tutaj mamy panią Ewę Brunnę, która była biskupem Sztokholmu. W kościele szwedzkim od lat 50. mogą kobiety być w stanie kapłańskim, być pastorami, natomiast trwało trochę, zanim kobiety, które już były pastorami, osiągnęły te najwyższe tytuły kościelne, ponieważ pierwsza kobieta biskup została wyświęcona dopiero w 1998 roku, więc 4 dekady po umożliwieniu kobietom kapłaństwa w kościele. Kościół jest skrajnie progresywny. Gdyby takiemu typowemu Polakowi opowiedzieć tak szczerze o kościele protestanckim, tym szwedzkim państwowym, to by się na pewno za głowę złapał, ponieważ od 2009 roku Kościół szwedzki udziela ślubów kościelnych parom jednopłciowym. To było mniej więcej pół roku po tym, jak państwo szwedzkie również zaczęło udzielać ślubów cywilnych, tym razem parom jednopłciowym. Również tutaj mamy panią Ewę Brunnę, która na zdjęciu, która nie dość, że jest kobietą, to jeszcze jest lesbijką, żyje w związku ze swoją partnerką i mają, razem wychowują synka. Pani Ewa Brunnę, inaczej, zacznijmy od tego, że nie ma celibatu w kościele tym szwedzkim państwem luterańskim, więc nie łamie żadnych zasad, które by funkcjonowały. Skoro Kościół umożliwia przecież śluby jednopłciowe, to hipokryzją byłoby akurat tejże jednej osobie nie pozwolić. Natomiast jeśli spojrzymy na takie też przekonanie, które istnieje, że jakby Szwecja się mocno ateizuje, czy to prawda, czy to nieprawda? W dużym skrócie tak, to prawda. Natomiast tak się ironicznie mówi, że ten typowy Szwed bywa w kościele 4 razy w swoim życiu przy chrzcie, a wciąż jeszcze mniej więcej 2/3 dzieci bywa chrzczonych, ale to jeśli mówimy tylko o zwyczaju, to nie jest wynik prawdziwej wiary, tylko to jest po prostu tradycja, zwyczaj. Drugi raz to jest protestancki, powiedzmy, że coś w rodzaju odpowiednika bierzmowania, czyli konfirmacja tak zwana. Trzeci raz na ślubie, choć to już chyba najrzadziej, bo coraz więcej par żyje po prostu na kocią łapę. I po raz czwarty na pogrzebie, choć to też coraz rzadziej, bo już też coraz rzadziej się pogrzeby takie wybitnie kościelne urządza w Szwecji. Formalnie do kościoła należy około 6 milionów osób, czyli to jest, powiedzmy, że około 60%, niecałe 60% populacji Szwecji w ogóle. Natomiast liczba ta spada z roku na rok, ponieważ co roku z kościoła występuje świadomie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, 40 do 60 tysięcy w zależności od roku, a nowych osób wstępujących do kościoła szwedzkiego, między innymi przez chrzest również, jest raptem 8 do 10 tysięcy, więc jest dużo większa rata, dużo większy odsetek osób wychodzących niż wchodzących do kościoła. I w związku z tym też można zadać sobie pytanie, czy to faktycznie tak jest, że te kościoły podupadają, że jest ich coraz mniej i że coraz mniej osób się w tych kościołach modli. Generalnie frekwencja na mszach jest niziutka. W Polsce przecież w każdym kościele katolickim w większym mieście mamy po 4, 5, 6, 7 mszy świętych każdej niedzieli. A jeśli na jednej, jedynej mszy w kościele szwedzkim w niedzielę kościół jest w połowie zapełniony, to ksiądz, to pastor uważa, że jest dobrze, że dużą, dużą frekwencję miał na mszy. Też można takie jakby z komentarzy słyszeć często, że czy to prawda, że kościoły są zamieniane na dyskoteki, albo że są masowo burzone, żeby robić miejsce pod jakieś inne obiekty. I to jest tak, że jeśli w Szwecji jakiś kościół jest faktycznie burzony, to wynika z faktu przeważnie, że jest w złym stanie technicznym,
ale jego działalność gdzieś była kontynuowana w innym miejscu. I to nie jest tak, że są masowo zamieniane na dyskoteki, tylko po prostu jeśli budynek na przykład już jest nieużywany przez jakąś malutką wspólnotę, i tu mówimy akurat nie o tym największym kościele, ale o mniejszych kościołach protestanckich, nie tym do niedawna państwowym, to mamy sytuację, w której faktycznie zdarza się, że są pojedyncze kościoły przemianowane na jakieś browary rzemieślnicze, na jakieś destylarnie absyntu, też były takie przypadki, czy nawet na jakieś restauracje czy obiekty takie kulturalne. Ale często słyszy się też takie przekonanie, że coraz mniej jest kościołów, a coraz więcej jest meczetów w Szwecji. Czy to prawda? Otóż ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ jeśli patrzymy na faktycznie liczbę meczetów w sensu stricte w Szwecji, to mamy ich kilkanaście raptem w największych miastach. Takie meczety z minaretem i tak dalej. Także to absolutnie nie można powiedzieć, że w ten sposób następuje jakieś zalanie Szwecji meczetami. Natomiast jest bardzo dużo, i tego nikt nie jest w stanie zbadać, nie ma żadnych danych na ten temat, tak zwanych, to się nazywa po prostu cellar moskieje, czyli meczet piwniczny. To są po prostu salki różnego rodzaju modlitewne, wynajmowane od mnóstwa podmiotów na potrzeby kultu religijnego, które dane jakieś stowarzyszenie, czy nawet osoba prywatna wynajmuje jakaś tu jedno pomieszczenie, tu właśnie ta piwnica przysłowiowa, która służy za salę modlitewną. Tego nikt akurat żadnej nie jest w stanie, szukałem sporo liczb na ten temat, ale nie udało mi się znaleźć żadnego rozwiązania. A odnośnie tych dyskotek, to jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Czasami słychać właśnie takie głosy, że tuż w kościołach teraz już nie ma sakrum, tylko wszędzie dyskoteki i muzyka. Być może taka plotka wzięła się z faktu, że niektóre szwedzkie kościoły protestanckie, nie ten główny, ale niektóre szwedzkie mają bardzo bogatą oprawę muzyczną i wykorzystują różnego rodzaju zespoły, duże nagłośnienie, może stąd takie przekonanie. A może nawet z jednego projektu, który był paręnaście lat temu dość popularny w Szwecji, msza w stylu techno. Jeden z pastorów, też takich bardziej progresywnych, tego do niedawna państwowego kościoła, stwierdził, że trzeba młodych ludzi przyciągać do kościoła, przed oblicze Boga, i stwierdził, że żeby zrobić to w sposób ciekawy, to wykorzysta oprawę muzyczną techno, po prostu. I wiecie, stroboskopy, dymy i tak dalej, wielkie basy w kościołach i taki okrzyk Jesus in the house, i wtedy wszyscy podnoszą swoje białe rękawiczki i tak dalej. Takie coś miało też miejsce. Nawet na YouTubie można znaleźć fragmenty takich nabożeństw. Z polskiej perspektywy wygląda to co najmniej egzotycznie, ale cóż, była to próba po prostu przyciągnięcia owieczek do pasterza, że tak się wyrażę. A słuchajcie, jeśli już mówimy o meczetach, to tak, czy faktycznie jest tak, że w Szwecji jest coraz więcej muzułmanów, a coraz mniej chrześcijan, jak to się czasem słyszy w plotkach? Na to pytanie nie można odpowiedzieć w przekonujący sposób, ponieważ ostatni raz, przekonujący, czytaj, oparty na liczbach, ponieważ ostatni raz, kiedy w spisie powszechnym w Szwecji pytano o wyznanie, to był rok 1930, więc te dane są zupełnie niemiarodajne już. Można próbować szacować, ilu jest muzułmanów w Szwecji na podstawie choćby osób, które deklarują formalną przynależność do muzułmańskiej grupy religijnej, i takich osób w Szwecji według danych jest około 140 tysięcy. Ale to nie są pełne liczby, no bo przecież na pewno jest mnóstwo osób, które faktycznie są muzułmanami i praktykują, ale nie należą formalnie do wspólnoty. To może liczyć inaczej, może byśmy policzyli wszystkie osoby, które są imigrantami z krajów muzułmańskich i spróbowali w ten sposób oszacować liczbę osób. Wtedy wyjdzie nam, że około 840 tysięcy, 850 tysięcy osób jest imigrantami w Szwecji z krajów muzułmańskich. Ale to też nie jest miarodajne, bo przecież nie można założyć, że każdy, kto pochodzi z kraju muzułmańskiego, z definicji jest praktykującym muzułmaninem. A więc tak na dobrą sprawę nie wiadomo, ile tych osób jest. Do tego jeszcze przecież mamy sytuację, w której Szwecja, zwłaszcza w 2015 roku, była obiektem masowej migracji osób, często bez dokumentów, które nie były rejestrowane w żaden taki naprawdę wiarygodny sposób i które się rozpływały potem. I teraz też parę takich rzeczy, słuchajcie, tylko teraz uwaga, włączam alarm, teraz będę mówił o fake newsach. Tym razem na polskich realiach, ale o Szwecji. Istnieje sporo portali takich, które publikują różnego rodzaju szemrane informacje. To jest klasyka rosyjskiej dezinformacji. Bierze się jakieś wydarzenie, które jest prawdziwe, i naokoło tego buduje się otoczkę. Tutaj na przykład zrzut ekranu z, nie podaję specjalnie nazwy tego rzekomego czasopisma internetowego,
Szwecja, dość leczenia zgwałconych kobiet, opieka medyczna tylko dla imigrantów. I jeszcze jest dodane stokowe, zupełnie kupione zdjęcie kobiety, która doznaje przemocy i wklejone po prostu, nawet nie w Photoshopie, chyba w Paincie, po prostu flaga Szwecji. Ktoś widzi taki nagłówek, widzi takie zdjęcie i domyśla się, aha, w tej Szwecji to się musi dziać, przecież tam same gwałty i sami muzułmanie. I faktycznie okazało się, że były takie sytuacje, że na przykład imigrant dostał szybciej pomoc niż kobieta, która została zgwałcona, ale nie dlatego, że traktowano tę kobietę per noga, czy też tego imigranta jakoś hołubiono, tylko po prostu tak wyszło z procedur szpitalnych, ale na podstawie tego propaganda, czy też dezinformacja rosyjska zrobiła cały artykuł. Albo takie nagłówki. Czy Szwecję można jeszcze uratować? Oto co się dzieje w kraju maksymalnie otwartym na multikulti. Inna rzecz. Szwecja, 3000 głosów za meczet, muzułmanie przekupują partię. Szwecji już nie ma, imigrant z Afryki zgwałcił dziewczynę, został wynagrodzony pozwoleniem na stały pobyt. Za każdą z tych historii kryje się jakieś tam ziarenko prawdy, ale ono jest osadzone w zupełnie nieprawdziwym kontekście i ma pokazywać to, co de facto pokazuje nagłówek czy rysunek. A ten środkowy news, 3000 głosów za mecze, to nawet pochwalne dla imigrantów moim zdaniem, ponieważ normą jest, niezależnie od tego, skąd się pochodzi, gdzie się mieszka, że w dzisiejszym świecie kupuje się głosy wyborców. Niezależnie, czy to się kupuje głosy swoich własnych wyborców, czy jakiejś grupy interesów, grupy etnicznej, grupy regionalnej itd., to jest norma. Więc to, że muzułmanie nauczyli się tego, no to tylko szacunek dla nich. I cofnijmy się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy właśnie, wokół czego też narosło mnóstwo mitów, mianowicie rok 2015, gdy ludzie z szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu masowo przeprawiali się przez Morze Śródziemne i szturmowali Europę Zachodnią przede wszystkim, w tym przede wszystkim Niemcy oraz również Szwecję. To był okres, kiedy z jednej strony rząd szwedzki nawoływał, żeby otworzyć swoje serca i pomóc tym ludziom, którzy są wyraźnie w potrzebie, a z drugiej strony były też osoby, które na tym zarabiały dość mocno. Na przykład tutaj mamy takiego pana, który nazywa się Bert Karlsson. To jest osoba taka dość kontrowersyjna, bo z jednej strony był znanym prowadzącym programy telewizyjne, był producentem muzycznym, był też przedsiębiorcą, i ten jego duch przedsiębiorczy, ale zawsze był taki dość arogancki i antypatyczny. A z drugiej strony ten jego gen przedsiębiorczości znalazł ujście właśnie wtedy, w 2015 roku, gdy te dziesiątki tysięcy ludzi zmierzało do Szwecji i w oczekiwaniu na azyl, zgodnie ze szwedzkimi przepisami, mieli dostać jakieś tymczasowe mieszkanie w czasie, gdy ich wniosek będzie rozpatrywany przez Urząd do Spraw Migracji. I tych lokali mieszkalnych, które Urząd do Spraw Migracji sam posiadał, które były używane jako mieszkania dla osób oczekujących na rozpatrzenie wniosku, ich było oczywiście za mało na tą wielką masę ludzką, która się do Szwecji dostała. Więc zaczęto wynajmować mieszkania od podmiotów prywatnych. I to były przeważnie duże firmy, które na przykład brały pod zarząd jakiś stary hotel, dopasowywały go do potrzeb uchodźców i go wynajmowały Urzędowi do Spraw Migracji. I tenże Bert Karlsson zarabiał szalone pieniądze w roku 2015 i 2016, no i początku 2017, kiedy jeszcze te jakby ostatnie wnioski były też przetwarzane na wynajmie lokali mieszkalnych na rzecz urzędu. Więc też ten mit o bezinteresownym otwarciu swoich serc, no nie, w tym przypadku akurat nie miał zastosowania. To było też wybitnie, że tak powiem, komercyjne zajęcie. Inna ciekawa rzecz, słuchajcie, jeśli mówimy o Szwecji, która tam się kojarzy z takim mitem, że tam wszędzie rządzą związki zawodowe. W Polsce akurat związki zawodowe są w odwrocie, około mniej więcej 12% wszystkich pracujących należy do jakiegoś związku zawodowego, a z tych, co należą do związku zawodowego, to około 2/3, czy już nawet 3/4, to są pracownicy budżetówki sfery publicznej, a w sektorze prywatnym związki są naprawdę rzadkością. A w Szwecji z kolei jest inaczej. Tutaj mamy na przykład pokazane logo, to literki LO, największej szwedzkiej centrali związków zawodowych, Landsorganisation. Po prawej jest ich budynek nazywany twierdzą w Sztokholmie, czyli LU Borgen, twierdza LO, czyli siedziba główna tej największej centrali związków zawodowych. I cechą charakterystyczną w ogóle państwa szwedzkiego jest to, że ono zbudowane jest na zasadzie konsensusu negocjacyjnego między stronami. Całe jakby życie gospodarcze i cała jakby regulacje dotyczące pracy nie są regulowane przez państwo. Nie ma na przykład w Szwecji płacy minimalnej. Nie jest tak, że państwo mówi, nie można płacić mniej niż, i tu jest podana kwota, tylko mamy sytuację, w której to na drodze konsensusu
Po jednej stronie stołu zasiadają wykwalifikowani negocjatorzy zatrudnieni na etacie przez związek zawodowy, a po drugiej stronie stołu siadają wykwalifikowani negocjatorzy zatrudnieni na etacie przez związki pracodawców. I te dwie delegacje dogadują się, ustalają warunki płacy, które mają obowiązywać w danej branży, nie w jednej firmie, ale w danej branży, między sobą, i te warunki obowiązują przez okres przeważnie 3-4 lat. I te ustalenia są wiążące dla wszystkich. Tak to jest zorganizowane w Szwecji. Co ciekawe, mamy tutaj na przykład, to jest LO, to są pracownicy fizyczni głównie, TCO to są pracownicy umysłowi, ale bez wyższego wykształcenia. Jest jeszcze Związek Zawodowy Pracowników dla pracowników umysłowych z wyższym wykształceniem. Tu po prawej SAFA, obecnie Svensk Näringsliv, to jest właśnie ten związek pracodawców największy, który negocjuje ze Związkiem Zawodowym Pracowników. I z ciekawostek, słuchajcie, tutaj po środku mamy LEDANA, czyli Związek Zawodowy Kadry Zarządzającej. Wyobraźcie sobie, że dyrektorzy i prezesi też mogą być członkami związku zawodowego dla swojej branży, dla dyrektorów zarządzających. W ramach członkostwa w tej organizacji ma się na przykład nie tylko te standardowe przywileje z bycia członkiem związkiem zawodowym, ale też preferencyjne ceny na wynajem willi na Majorce na przykład, bezpłatne doradztwo zawodowe, coaching itd., itd. Co ciekawe, związki zawodowe w Szwecji w ogóle również konkurują ze sobą o członków, ponieważ można, że tak powiem, będąc pracownikiem, należeć do różnych związków zawodowych, nie jednocześnie, bo tego nikt nie robi, ale jakby można wybierać. I na przykład istnieją strony będące porównywarkami korzyści wynikającymi z przynależności do poszczególnych związków zawodowych. To jest naprawdę niesamowite, że związki zawodowe, które nie kojarzą się z sympatią do gospodarki rynkowej, de facto same w warunkach gospodarki rynkowej działają, bo muszą konkurować o nowych członków. I to konkurują typowo kapitalistycznymi, że tak się wyrażę, marketingowymi chwytami, czyli a to promocja, 3 pierwsze miesiące członkostwa gratis, a to promocja, przyjdź z kolegą, zapłacicie 50% za pierwszy rok, tego typu no, promocje po prostu, które, do których w sklepach przywykliśmy. Inna ciekawa rzecz o Szwecji, która jest też taka mityczna, to mianowicie, czy w Szwecji są faktycznie wysokie podatki. Tutaj mamy logo Szwedzkiego Urzędu Skarbowego, czyli tej organizacji, która dba o to, żeby podatki były płacone w prawdziwym, poprawnym wymiarze i na czas. Urząd Skarbowy jest o tyle specyficzny, że nawet swego czasu na różnych lotniskach czy terminalach promowych widniały reklamy. Urząd Skarbowy i Służba Celna reklamowały się. Chcemy, żebyś nas traktował, chcemy traktować Ciebie jak klienta, czyli próbowały pozycjonować się jako urząd, który traktuje daną osobę przekraczającą granicę i osiedlającą się w Szwecji jako klienta, który będzie mógł ocenić ich usługi potem, oceniać usługi Urzędu Skarbowego, co za pomysł w ogóle, trzeba być Szwedem, żeby takie coś wymyślić. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to, że Urząd Skarbowy z definicji zakłada, że on jest tam przede wszystkim po to, żeby tobie jako podatnikowi wytłumaczyć, jak w najlepszy sposób, w należyty sposób należy płacić podatki. W Polsce nawet swego czasu wyciekały przecież różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, chyba z Opola Izba Skarbowa dostała nawet przykaz taki od swojego dyrektora, że 80% kontroli danego pracownika musi kończyć się karą, bo inaczej będzie obcięta premia. I gdy opowiadałem o takim podejściu pracownikom urzędów skarbowych w Szwecji, to słyszałem, to po prostu widziałem po ich oczach, że to nie mieści się. Mieli wyraźny dysonans poznawczy, wtedy nie mogli zrozumieć, jak tak można, tak cywilizowani ludzie nie robią. Naszym zadaniem jest pomagać, żeby ten podatnik zrozumiał, jak te podatki ma płacić, a nie na siłę zdobywanie pieniędzy za kary, a nie gnębienie go. I jeśli chodzi o gnębienie, jest taka bardzo ciekawa anegdota tejże pani, wszystkim znanej pisarki Astrid Lindgren, autorki Dzieci z Bullerbyn, Pipi Pończoszanki, Roni, Córki z Bójnika, Braciszka i Karlsona z dachu, Braci Lwie Serce, mnóstwa innych książek dla dzieci, które odniosły globalny sukces. Ona była od zawsze zwolenniczką socjaldemokracji, uważała, że ta droga lewicowa jest słuszną drogą, ale okazało się, że w 1976 roku jej zeznanie skarbowe opiewała, raczej Urząd Skarbowy napisał do niej pismo, że ta najwyższa część jej dochodów, wynikająca w dużej mierze z wysokiej sprzedaży książek, musi być opodatkowana na poziomie, uwaga, 102%. Czyli z tej najwyższej części swoich dochodów miała więcej zapłacić, niż faktycznie zarobiła.
Było to dla niej bardzo kontrowersyjne i napisała bajeczkę o tym, jak to pisarka zresztą, Pomperipossa w Monismalni. Pomperipossa była wiedźmą, która mieszkała w Monismalni, pisała książki, które podobały się dzieciom na całym świecie i te, że dzieci cieszyły się z tego, dawała im szczęście, ale przyszedł zły poborca podatkowy i kazał zapłacić jej więcej niż miała, faktycznie niż zarobiła z tej najwyższej części swoich dochodów. I ta niewinna z pozoru bajeczka ogromną debatę w Szwecji wzbudziła, czy faktycznie ten system podatkowy z tak wysokimi podatkami jest słuszny, czy nie należałoby jakoś tego zmodyfikować. I w następstwie tej ogromnej debaty po raz pierwszy od 40 lat, od 36 roku, właśnie w 76 roku, socjaldemokracja przegrała wybory i opozycyjne centroprawicowe partie po raz pierwszy od 4 dekad przejęły władzę w Szwecji. Więc nawet podatki takie, na które dotkną pewną pisarkę, mogą być powodem do tego, że się zupełnie zmieni władza. A z ciekawostek jeszcze, jeśli mówimy o tej dzisiejszej Szwecji, często taki mit się słyszy, że o dzisiaj w Europie już się nic nie produkuje, tylko same usługi i tak dalej dla bogatej, zblazowanej ludności. Czy to prawda w przypadku Szwecji? No cóż, każdy z nas ma takie papierowe opakowania, prawda, na mleko, na soki i tak dalej. To jest firma Tetra Pak. To jest szwedzki wynalazek, do dzisiaj wciąż produkowany w Szwecji w dużej mierze i patent należy wciąż do rodziny Rausingów, która wynalazła tenże papier, a raczej to opakowania papierowe, trzywarstwowe, polimer, folia oraz papier na to, żeby nanieść opakowanie. Tetra nie ma związku z tymi dawnymi pieluchami z dawnych lat 70. 80. w Polsce. Tetra pochodzi od nazwa tetroeder. Tutaj po lewej taka typowa piramidka do mleka jest widoczna, taka jakby coś jak piramida. To jest właśnie tetraeder i stąd wzięła się nazwa Tetra Pak. Także to jest wynalazek całkowicie zgodny z tym szwedzkim duchem racjonalności, że można nagle było najpierw mleko, a potem wszystko inne przechowywać bezpiecznie, transportować bez obawy, że się coś zniszczy. Inna rzecz, jedna z firm, która nie powiem, że wynalazła dzisiejszy fast fashion, ale znacząco go spopularyzowała, to jest firma H&M, Hennes & Mauritz. Powstała z połączenia dwóch mniejszych, a raczej wchłonięcia mniejszą przez większą sieć sklepów. Fast fashion, nawet sama firma mówi wprost, że my specjalnie produkujemy ubrania tak nieszczególnie wysokiej jakości, te nasze najtańsze, ponieważ nasza grupa docelowa, czyli nastolatki, chcą często zmieniać ubrania. A skoro chcą często zmieniać i nie mają zbyt wysokich dochodów, nie mają grubego portfela, no to siłą rzeczy te ciuchy muszą być tanie, żeby one były atrakcyjne, ale żeby je można było szybko zmieniać i żeby nie było szkoda, gdy się już okaże, że no niestety swoje po kilku praniach już się nie bardzo nadaje do noszenia. Inny ciekawy wynalazek Szwecji to jest kosmetyki dystrybuowane bez sieci sklepów, tylko przez MLM, Multi-Level Marketing, tak by to można określić bardziej technicznie, czyli sieć sprzedawców, która działa na zasadzie takiej piramidki, czyli że ja jako sprzedawca podlegam pod kogoś, ale mogę też budować sobie swoją własną sieć sprzedawców. Jest tylko jeden salon, który Oriflame ma, to jest taki showroom w Sztokholmie, a tak to wszystko inne jest przez katalogi i przez znajomości. Marka aparatów Hasselblad, ona takiemu szeregowemu człowiekowi na ulicy nic nie mówi, ale jak są osoby wśród was, które się pasjonują fotografią, to zakładam, że o tej marce słyszeliście. To są aparaty, które mają status kultowych w świecie profesjonalnych fotografów przez swoją jakość, ale ta jakość ma też odzwierciedlenie w cenie, ponieważ sam korpus aparatu bez obiektywu to jest nierzadko wydatek obecnie, jeśli mówimy o nowych Hasselbladach, 35-40 tysięcy złotych sam korpus, obiektyw niewiele mniej kosztuje do tego. Natomiast jak się rozmawia z zawodowymi fotografami, to oni twierdzą, że to faktycznie warto zapłacić te ceny, ponieważ zdjęcia są fenomenalne. Najbardziej znany moment w historii marki Hasselblad był wtedy, kiedy ona dostarczała aparaty, czy w ogóle optykę dla przyrządów NASA w latach 70., 80., wiecie, ta eksploracja kosmosu jeszcze. Pierwsze jakby dekady eksploracji kosmosu. Najsłynniejszy moment był taki, gdy aparat Hasselblada był zabrany przez jednego astronautę na krótkie wyjście do próżni poza statek kosmiczny i tenże to wyjście było transmitowane na żywo i ten aparat się wyślizgnął temu kosmonaucie i odleciał w siną, no nie powiem w siną dal, w przestrzeń kosmiczną odleciał i ten kosmonauta przy transmisji na cały świat powiedział po angielsku: "Damn, I've lost it, I've lost my Hasselblad".
I teraz wyobraźcie sobie, marketingowcy, po prostu to jest dla nich ogromna fantazja, żeby przy wydarzeniu, które ogląda ileś tam 10 milionów ludzi na całym globie, ktoś wypowie na głos, kosmonautów wypowie na głos nazwę twojej marki. No, niesamowita rzecz. Niektórzy tak nawet śmieją się, że ten gdzieś jeszcze tam krążący u góry aparat marki Hasselblad jest jedynym szwedzkim satelitą znajdującym się w przestrzeni kosmicznej. I gra, która jest już z nowszych czasów, mianowicie ze współczesności Minecraft, dzisiaj już nie jest własnością szwedzką, należy do Microsoftu, ale został Minecraft stworzony przez szwedzkiego programistę Markusa Perssona, pseudonim Notch, który stwierdził, że będzie stawiał na kreatywność i że stworzy grę, która będzie skupiać się nie jak poprzednie wszystkie gry na grafice, żeby była jak najbardziej wierna, odzwierciedlająca realia, tylko że stworzy grę, gdzie ta kreatywność będzie tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. Stąd też no, dążyliśmy przecież wszyscy do tego, żeby gry były jak najbardziej filmowe, żeby nie można było odróżnić gier od rzeczywistości, a tu nagle pyk, wchodzi ktoś, robi grę, gdzie się chodzi klockami, de facto wszystko jest kanciaste i się okazuje, że to jest super, super sprawa właśnie dzięki kreatywności. Drugi szwedzki wynalazek też dzisiejszych technologii, Spotify. Gdy się czyta wywiady z założycielem Spotify'a i dzisiejszym właścicielem, bo Spotify nie został sprzedany nikomu, to jest wciąż szwedzka firma, jej założyciel i dzisiejszy właściciel, i wciąż jeszcze dyrektor Daniel Ek mówi, że paradoksalnie technologicznie stworzenie czegoś takiego jak Spotify nie było szczególnie trudne, bo to po prostu był mechanizm legalnego udostępniania plików. Zresztą sam Daniel Ek przyznaje, że inspirował się mocno serwisem Napster, który był zupełnie pirackim serwisem do pobierania plików i stwierdził, że no, ludzie chcą pobierać pliki, może byłaby możliwość udostępnienia im legalnej możliwości pobierania tychże plików. I tak się narodził Spotify, który de facto zrewolucjonizował przecież konsumpcję muzyki. Proszę wybaczyć mi, że tak się wyrażam na dzisiejszym świecie. Kiedyś, jak się chciało przecież słuchać muzyki, trzeba było mieć fizyczny nośnik albo czatować w radiu, nagrywać na kasetę z radia i tak dalej. A teraz cała muzyka ludzkości na żądanie, oczywiście na dobre i na złe, ze wszystkimi plusami i minusami tej sytuacji. Co ciekawe, Daniel Ek mówi, że dwa największe wyzwania, jakie były, to właśnie już mówiłem, że jedno to nie było technologiczne, ale dwa największe wyzwania to były po pierwsze dostępność sieci bezprzewodowej, która dopiero w ostatnich latach zaczyna być przyzwoita, a tak to przecież były ogromne ograniczenia w dostępie do transmisji danych poza Wi-Fi, gdy się poruszał człowiek gdzieś w terenie, poza swoim domem. Pakiety były bardzo niskie, a jak się przekroczyło, to się albo był stop, albo się płaciło bardzo dużo za te przesyłane dane. Teraz to już oczywiście nas nie dotyczy, ale jednak kiedyś tak było. To było pierwsze wyzwanie. A drugie wyzwanie, i to było to największe wyzwanie, to było przekonanie artystów, albo raczej nie tyle samych artystów, co menedżerów tych artystów, firmy płytowe, wytwórnie płytowe, które miały prawa do muzyki, do tego, żeby faktycznie odważyć się popełnić ten krok i zezwolić nie na sprzedaż muzyki, ale na udostępnianie muzyki tylko do słuchania, a nie do posiadania. Czyli na dzisiaj klasyczny streaming. Dzisiaj nie budzi to w nas żadnej kontrowersji, natomiast na początku to było duże wyzwanie. Mówiono, ale jak my będziemy teraz mierzyć popularność artysty? Czym? Odsłonami? Czy przecież zawsze mierzyliśmy sprzedażą płyt? A dzisiaj przecież mamy sytuację taką, że płyty kupują tylko najwięksi fani, albo jak się chce kogoś wesprzeć, początkującego twórcę, ale tak domyślnie ukazuje się nowy album, no to co? Słuchamy na Spotify. Taka to rewolucja. I ostatnia rzecz o muzyce, słuchajcie. Tenże pan, który jest tu na zdjęciu, gdy powiem, że on figuruje na całym świecie pod pseudonimem Max Martin, to nic wam to nie powie zapewne. Jego twarz nic nikomu nie mówi, ale jego dzieła wszyscy znamy. To jest artysta, a raczej twórca, który albo był autorem, albo współautorem, albo producentem, albo współproducentem, albo wszystko to w różnych konfiguracjach ogromnej liczby popowych przebojów ostatnich de facto 3 dekad, można powiedzieć, czy tam ponad 2 dekad. On pisał dla Backstreet Boys, dla Ariany Grande, dla Coldplaya, dla Katy Perry i napisał mnóstwo przebojów sam albo z innymi, które my słuchamy na co dzień. On też wynalazł taką specyficzną metodę pisania, czyli nie wiem, czy wynalazł, bo tego chyba nie da się stwierdzić, że wynalazł, ale spopularyzował i udoskonalił metodę, która w branży muzycznej bywa określana mianem tracks and hooks, czyli ścieżki i haki. Polega to na tym, że on jako główny kompozytor tworzy progresję akordów, które są takim szkieletem, powiedzmy, danego utworu i potem
wysyła to do swoich zaprzyjaźnionych kompozytorów, którzy tworzą tak zwane hooks, czyli takie krótkie linie melodyczne, które mają na cel nas zahaczyć dosłownie, czyli żebyśmy usłyszeli to, coś, co nam się spodoba i w ten sposób do piosenki wrócili. Oni odsyłają mu te swoje haki, te swoje hooks i on potem wybiera, co tutaj dać, a co wyrzucić. I w ten sposób niemalże taśmowo prostują przeboje. To jest trochę tak, jak Henry Ford zrewolucjonizował motoryzację, przeniósł ją z manufaktury, gdzie robotnik robił wszystko od A do Z, do taśmy ciągu, gdzie robotnik ma ten swój własny wąski wycinek produkcji i się wyspecjalizuje w tym jednym ruchu czy tym jednym procesie, i potem auto przechodzi dalej, on dostaje znowu nowe auto, w którym trzeba zrobić tę samą czynność. To jest de facto coś takiego, co mamy również w sytuacji muzycznej, czyli mamy odseparowanie, już nie ma takiego, wiecie, romantycznego procesu twórczego, w którym to siedzi sobie przy kominku i twórca na partyturze rozpisuje. No to nie, tak już się nie robi przebojów. Je się robi na komputerze, tworzy się progresję akordów i dodaje, i wysyła się to do innych, którzy mają w ciągu kilku dni wrócić z czymś ciekawym, i potem się to puszcza na rynek. On też nie wynalazł, bo tego nie można stwierdzić, ale spopularyzował takie coś, co nazywa się millennial whoop. W muzyce tak to się można tłumaczyć jako milenijne u. Pewnie słyszeliście to w ogromnej liczbie przebojów, takie taki zaśpiew, gdzie z danej gamy mamy piąty i trzeci dźwięk. To jest coś, co ma za cel stworzyć, tak jak trochę w polskim filmie, że lubię te filmy, które już znam, lubię te piosenki, które już znam. Jeśli nasz mózg jest bombardowany zewsząd wszelkiego rodzaju bodźcami, to broni się przed nimi, przed tym wszystkim. A jeśli taki właśnie mamy haczyk, ten to wtedy nasz mózg dąży do tego, że o, znam to, a skoro znam, to lubię, to może kiedyś jeszcze posłucham. Jak sobie na YouTubie wpiszecie Millennial Whoop Compilation, to naprawdę oczy się otwierają, ile tego jest w piosenkach popowych. I to też, nie powiem, że szwedzki wynalazek, ale doprowadzenie tegoż do perfekcji. Taksonykie po szwedzku znaczy dziękuję. Przeciągnąłem troszkę te godziny, mam nadzieję, że Weronika będzie dla mnie łaskawa i że nie spotka się to z potępieniem z jej strony. Weroniko, to co? Przejdziemy teraz do pytań ewentualnych, Tak, jeśli są taksonomię. takowe. Ja bardzo dziękuję, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo szczęśliwa, że trochę przedłużyliśmy. Moglibyśmy tutaj jeszcze spędzić co najmniej 1 godzinę więcej z tobą. Także bardzo dziękuję, Maćku, za ten bardzo, naprawdę bardzo ciekawy wykład. Na pewno każdy dowiedział się dziś dzięki tobie o ogromie ciekawostek związanych ze Szwecją. Jestem przekonana, że nawet skandynawiści znaleźli dla siebie kilka nowych tematów do zgłębiania. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że podzieliłeś się dziś z nami swoją wiedzą. I oczywiście tak, teraz właśnie mamy ten obiecany czas na mini panel dyskusyjny. Także jeśli ktoś z Państwa, jeśli ktoś z Was chciałby zadać pytanie, to oczywiście można zrobić to tutaj live albo napisać na czacie. Ja staram się tutaj zarówno na Zoomie, jak i na transmisji wszystko śledzić, także zapraszam serdecznie do pytań. No to może ja zacznę w takim razie. Bardzo. Rozmawialiśmy właśnie o handemie na przykład, ale mamy też z drugiej strony i w ogóle fast fashion, ale mamy też z drugiej strony Greta Thunberg i ja jestem ciekawa właśnie, czy jakoś tak, jeśli chodzi o mentalność, czy faktycznie ta ekologia jest u Szwedów jakaś taka bardzo ważna, jest czymś, na co faktycznie zwracają uwagę, czy jest to raczej mit, jakby pan powiedział? Ogólnie rzecz biorąc, i świadomość zagrożeń, które teraz przed nami stoją, klimatycznych, i w ogóle tendencja tego, żeby dbać o przyrodę szeroko rozumianą, jest w Szwecji na dużo wyższym poziomie niż średnia europejska. Więc to jest prawda. To nie jest przypadek, że fenomen Grety Thunberg tutaj właśnie powstał. I to jeszcze zanim zaczęto mówić o katastrofie klimatycznej, od wielu dekad już w Szwecji przyroda traktowana była naprawdę z ogromną atencją. Niektórzy wywodzą to z faktu pogodowo-klimatycznego. Jeśli mamy taką pogodę, która jest no dość surowa na dalekiej północy, na południu nie oczywiście, ale na dalekiej północy tak, to siłą rzeczy człowiek czuje respekt przed tą przyrodą, której pogoda przecież jest częścią. Niektórzy mówią na przykład, że to, że Szwecja jest krajem mocno zlaicyzowanym, to te
emocje, które w normalnym, a raczej w przeszłości towarzyszyły Szwedom, taka atencja dla Boga, dla boskości, została przeniesiona poniekąd na przyrodę, że traktuje się przyrodę z taką atencją właściwą prawie, że istotom nadprzyrodzonym, można powiedzieć. I zresztą jeszcze też śmiało można powiedzieć o tym, że to znalazło nawet w prawie również wydźwięk, ponieważ istnieje w Szwecji tak zwane prawo każdego człowieka, czy też prawo powszechnego dostępu, jak to czasem się określa, allemansrätten, które mówi, że można swobodnie, nawet na terenach prywatnych, na przykład zbierać owoce runa leśnego, grzyby czy jagody, oczywiście pod warunkiem, że nie niszczy się żadnych upraw. Można nawet przez prywatne pola przechodzić bez pytania się właściciela. Nawet na prywatnej ziemi można rozbić namiot na jedną noc. Oczywiście pod warunkiem, że nie puszy się zwierzyny, nie niszczy się nic i nie robi się tego dosłownie w ogródku przed oknem właściciela tejże ziemi, ale gdzieś tam na uboczu jest to prawnie dozwolone. A nawet parę miesięcy temu to prawo zostało rozciągnięte na meteoryty, ponieważ kilka lat temu na prywatną ziemię upadł meteoryt, nieszczególnie duży, jakieś tam kilkanaście kilo ważący raptem, ale jednak meteoryt. I tenże meteoryt został znaleziony przez przypadkowego przechodnia, który sobie spacerował po prywatnej ziemi. Został oddany do muzeum i teraz trwa spór sądowy pomiędzy znalazcą tegoż meteorytu, a właścicielem ziemi, na którą meteoryt spadł. Do kogo ten meteoryt należy? Przy czym właściciel też chciałby to do muzeum oddać, więc to nie zmieni faktu możliwości zapoznania się przez mieszkańców z tymże meteorytem, tylko raczej chodzi o ustalenie, do kogo on de facto należy, komu jest udostępniany. I na przykład sąd w pierwszej instancji powiedział, że meteoryt należy do znalazcy, ponieważ to tak samo jak grzyby czy jagody. To jest coś, co znalazło się samo na ziemi. To nie było wyhodowane jak uprawy, bo wiadomo, że możliwość zbierania runa leśnego czy płodów ziemi nie dotyczy produkcji rolniczej. Jak ktoś zasiewa marchewkę czy ziemniaki, to wiadomo, tego nie można sobie tak po prostu pójść i zerwać, ale jak coś wyrosło samo typu grzyb czy jagody, to można. I tak samo meteoryt sam spadł, więc sąd pierwszej instancji uznał, że to można brać po prostu, bo to samo spadło, to nie było świadome, zasadzone jakoś przez właściciela terenu. I teraz właściciel niezadowolony podał do apelacji tenże wyrok i zobaczymy, co powie sąd wyższej instancji na to, ale generalnie, odpowiadając na pytanie, tak, świadomość ekologiczna w Szwecji jest na wyższym poziomie niż średnioeuropejska i to nie jest mit. Bardzo dziękuję. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, ja je przeczytam, ponieważ zostało zadane na czacie. Czy obecna prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest szeroko omawiana w Szwecji i ważna dla tego społeczeństwa? Powiem wprost, nie szczególnie. To wynika też z faktu, że w ogóle konstrukcja prezydencji Unii Europejskiej, jakikolwiek kraj by nie pełnił jej, ona daje bardziej prestiżowe może jakieś zadania, możliwość pokazywania swojej agendy, ale nie daje przecież aż tak znowu bardzo mocno realnego wpływu, ani realnej władzy w tym klasycznym zrozumieniu. Więc tak, Szwedzi wiedzą, o tym się mówiło na początku roku, gdy prezydencja nastąpiła, ale to nie jest temat numer jeden dyskusji. Szwecja podała swoje priorytety na prezydencję, natomiast one też nie odbiegają radykalnie od poprzedników ich trójki, które będą kontynuowane. Jest świadomość, ale też nie jest to temat numer jeden. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, zupełnie inne. Czy Oriflame ma jakiś fajny związek zawodowy z benefitami? Nie wiem, nie badałem tego. Na pewno da się to sprawdzić, ale nie badałem tego. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o pytania tutaj na czacie, to było ostatnie pytanie. Ja ze swojej strony mam jeszcze jedno, Maćku. Mówiłeś na samym początku, omawiając swoje książki, że przynajmniej pierwsza z nich niestety nie za bardzo jest już do odnalezienia w księgarniach ze względu na to, że została wykupiona. A zatem czy planujesz może jakąś reedycję, czy będzie to możliwe, żeby jednak gdzieś ją kupić w najbliższym czasie albo w przyszłym roku? Rozmawiałem z wydawnictwem o tym, ale dziękuję za pomysł. Odezwę się, zobaczymy, czy uznają moją książkę za godną reedycji drugiego wydania, zwłaszcza, że no już tam sporo rzeczy należałoby zaktualizować, bo jednak 7 lat, 8 lat już prawie, 7,5, to już szmat czasu i można naprawdę się pokusić o zaktualizowaną wersję. Jasne, no dzięki za pomysł. Jeśli tak się stanie, to
Ja na pewno będę pierwszą osobą, która kupi tę nową edycję, potem starą oczywiście mam, a jestem też pewna, że nie tylko osoby, które dzisiaj z nami się połączyły, ale inne również będą zainteresowane. Także cóż, ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za ten bardzo ciekawy wykład dzisiaj. Dziękuję zarówno Tobie, Maćku, jak i oczywiście wszystkim, którzy dzisiaj z nami się połączyli. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się na jakimś kolejnym wykładzie, a notabene, jeśli miałbyś ochotę powiedzieć, gdzie jeszcze można usłyszeć Twoje wykłady, niekoniecznie tylko oczywiście, jeśli mówimy o studiach, ale ogólnie, jeśli może planujesz coś na najbliższe miesiące, to też możesz z nami się tym podzielić. Planował otwarte jakieś spotkanie, nie omieszkam się podzielić. Jakby co, nie wiem, czy to jest forum właściwe, ale na przykład dzisiaj miałem nagrywany wywiad, który będzie udostępniony, a raczej puszczony, wyemitowany w radiu Chili Z. Jutro, nie przepraszam, w niedzielę po 17 mówimy o mieście Kiruna na północy Szwecji, które teraz przeprowadza się. W związku z działalnością kopalni będzie przeprowadzone, miasto się przeprowadza 3 km na wschód i o tym mówiliśmy z panem redaktorem. Także niedziela po 17 na antenie radia, które nie kojarzy się ze Szwecją absolutnie, czyli Chili Z. Tak, także to dla wszystkich zainteresowanych przedłużenie niejako dzisiejszych ciekawostek o Szwecji. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Maćku. Bardzo dziękuję Wam wszystkim. No i mam nadzieję do zobaczenia. Także tak, Sumekie? Dziękuję. Dziękować to ja. Tak, my też dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.